Którym szlakiem? Gdzie nocować? Kiedy odjeżdża ostatni pociąg? Czy będzie zimno, czy bardzo zimno? O której zachodzi słońce? Ile minut po nim dotrzemy do schronu? Do której czynna jest kuchnia? Zabrać grubą warstwę? Ta mikroprzygoda uzmysłowiła mi, dlaczego tak bardzo pokochałem przygodowe enduro. Zarówno to zimowe, jak i letnie. To właśnie atmosfera przygotowania do wyprawy, bez względu na jej miejsce, powoduje ten dreszczyk, dodaje smaku w przemierzaniu gór. Zapraszam na krótką mikroprzygodę z Beskidu Śląskiego. Pociągiem. Naszą zimową Beskidzką przygodę. Ściągnij sobie narty. Ustroń-Zdrój, kultowe miejsce na mapie Beskidów, ponieważ tutaj kończy się lub zaczyna, w zależności od tego, jak kto chce, kończy się lub zaczyna główny szlak beskidzki. My stąd zaczynamy naszą dwudniową podróż, mam nadzieję, na skiturach. Etap pierwszy to będzie to pasmo Chantori, na które wespniemy się żółtym szlakiem przez Małą Chantori, na której swoją drogą nigdy jeszcze nie byłem. Tak więc troszkę około 2,5 do 3 km, że tak powiem, transferu na butach, potem już zakładamy narty i skiturujemy w kierunku stożka, na którym planujemy nocleg. Kiedyś słyszałem, że Beskidy są wręcz stworzone do skituringu i zgadzam się z tym w 100%. Absolutnie turą w Beskidach nie brakuje niczego. W mojej amatorskiej, początkującej opinii. Co musimy następnym razem jakiś stoper nastawić, zobaczyć. W zimowej scenerii Beskid Śląski jest genialny, jeszcze przy tych warunkach śniegu, to jest po prostu coś pięknego. Jedziemy, przed nami tam daleko widoczna wieża już na Chantori, tutaj górna stacja Poniwca. Ściągamy foki i ten kawałeczek sobie zjeżdżamy normalnie na nartach. Muszę się tu wpiąć. Dobra, go. Tylko nie uciekaj za bardzo. Tam widać Chantoria. Słuchajcie, musimy coś zjeść, bo wydatek kaloryczny na skiturach jest bardzo duży. Dodatkowo temperatura, chyba już o tym mówiłem. Zjazd po wąskiej ścieżce to nie to samo, co jazda szerokim stokiem. Dla mnie to była walka. Ostra walka. Jak? Za wąsko, ja się tu rozpędzam. No to lekko ugięte kolana. No właśnie ode mnie. No ale nie... Cześć. Ale nie hamuje, Karola. Co z tego, że sprzęt gwizda jak jeździec? Wiadomo. Poprzednie spotkanie z takim wąskim zjazdem skończyło się złamaniem piszczeli, więc mam już winnego. Oczywiście mógłbym tutaj poczarować montażem, dodać ujęcia z kamery Karoliny, która sobie pięknie i lekko śmiga, ale nie w tym rzecz. Z podniesioną głową przyjmuję porażkę, stwierdzam, że... Ja to i po raz pierwszy jadę w las.
Kurde, tu śmierdzi. W kopnym śniegu zdecydowanie lepiej. Brawo dla tego pana. No i teraz tam musimy dojechać. Chyba, tak? No tak, no i widzisz kola idealnie. Ej. Ugięte kolana. Tak, dobrze. Lekko do przodu. Dobrze. Skickie siodło, 680 metrów. Słuchajcie, zjazd 2,5-kilometrowy był zjazd teraz z... właśnie z Czantory Wielkiej. Choć wiem, że wygląda to absolutnie karykaturalnie. Nie czarujmy się. To przynosi to bardzo dużo frajdy. Oczywiście szkolenia dalej będą wchodzić w rachubę. W lesie jak jechałem, bo się bardzo zirytowałem, bo tam było, wiecie, dosyć stromo, wąsko. Było, nie było śniegu, tylko no, taka droga była. I po prostu nie miałem wyhamować. Natomiast w puchu jest to troszkę mniej się tą prędkości nabiera. Natomiast jeżeli już się jej nabierze, troszkę inaczej się te narty, ta mechanika tego, tej jazdy jest zupełnie inna. Znaczy zupełnie, jest nieco inna. No i w moim przypadku dobrze, że jechałem w lesie, bo było dużo drzew i miałem się z czego łapać, żeby zahamować. Serio. No, ale no cóż, ja jestem początkujący i tym się będę sobie, że tak powiem, wycierał gębę na pewno przez ten sezon i jeszcze na pewno przez przyszły. Ale się uczę. Udała się ta zima w tym roku, naprawdę. Docieramy. Czekajcie. Okay. Słuchajcie, docieramy. 20 km, 1130 metrów w pionie. Słuchajcie, genialny trip. Fajnie, takie po prostu takie pojeżdżenie, takie przemieszczanie się, bo Beskidach w zupełnie innym stylu niż na rowerze, w enduro. Coś fajnego, super. Także zimowe enduro, nie? Zimowe enduro. Słuchajcie, jedziemy. Na szczęście kuchnia jest jeszcze godzinę czynna, na tym zależało nam, bo 19, do 19 jest tylko kuchnia czynna. Znaczy tylko, aż nieważne. Także mam jeszcze godzinę, żeby zjeść i nocleg w sali wieloosobowej, 14-osobowej. Bardzo turystycznie, ale fajnie. Klimat na pewno tego schroniska będzie na pewno bardzo fajny. Dobra, uratowani. Może ten świątek jest... Schroniska po zmroku nabierają niepowtarzalnego klimatu. A to z ponad 100-letnią historią, w szczególności. Kolacja, szarlotka i można wracać do sali. Noclegi w salach wieloosobowych to normalna sprawa. One również mają swój niepowtarzalny klimat. Gaśnie światło na korytarzu, cichną rozmowy o przebytych szlakach i się zaczyna.
Dzień drugi beskidzkiej przygody. Słuchajcie, wyruszamy, jak wiecie, już stronisko na stożku. Jest godzina równo 9. Dzisiaj plan bardzo ambitny. Przyznam szczerze, ja tak 50-50 na to stawiam, że się to uda. Tu jest mapa głównego szlaku beskidzkiego, przełęczku Balonka, tu i tu do Węgierskiej Górki. Taki jest plan, żeby dotrzeć. Ruszamy! Właśnie dlatego chyba... Takie małe faux pas. To jest wczoraj, teraz jak wychodziliśmy ze schroniska, wczoraj rozmawialiśmy tam z takimi gośćmi. 10 godzin szli z Węgierskiej Górki na przysłop, bo były takie szlaki, nie były przetarte i no przewaga tej, wiecie, kilkukrotności większej powierzchni nart. Wiecie, my tutaj sobie śmigamy prawie bez problemu, a jak idziecie na butach, nie ma szans. Wiem, że to jest oczywiste, ale chciałem to powiedzieć. Co? Chyba trzeba będzie zweryfikować nasze plany, bo generalnie mamy bardzo wolne tempo marszu, bo śnieg jest bardzo kopny, jest bardzo grząski, nawet na nartach. Co? Tak, no jest mocno plusowa temperatura. Także jedziemy na razie nawet na Kubalonkę nie dotrzemy w tym czasie, którym chcieliśmy, a gdzie dalej. Także będzie weryfikacja planów. Na razie wykorzystujemy skitury, żeby przedostać się do szlaku właśnie przez Babczynę, żeby tą peposzką nie iść potem asfaltem. Musimy się tędy gdzieś na azymut w tym kierunku dostać do czerwonego szlaku. I tu ujawnia się pół z tytułu vloga. Podejmujemy decyzję o zakończeniu turu. Wolne tempo spowodowałoby, że finalny zjazd z Baraniej odbyłby się po zmroku. Wiem, że się powtarzam, jednak powtórnie przypomnę, że to nasze początki turowe i nakładamy bardzo duży margines bezpieczeństwa. Powtarzam to również z innego powodu, aby pokazać Wam, że nie trzeba być prosem, jeździć tury jak z instagramowych rolek. 2 dni w górach, nocne przejście, nocleg w schronisku. Wierzcie mi na słowo, że... albo nie, nie wierzcie. Pakujcie plecak, organizujcie i jedźcie. Przełęczy Kubalonka. To wszystko na dzisiaj. Do następnego. Cześć!